Siema, siema, z tej strony Suchy i zapraszam Was na krótką solucję. Ze względu na to, że w sezonie 10 po starcie, jeżeli ktoś wybierze dehacza, dostanie do skarbu set Marudera. Jak budować ten set? Co wybrać, jakie itemy i co nam będzie potrzebne na GR i na speed? Już Wam mówię, przede wszystkim 6 części Marudera, czyli hełm, klatka, spodnie, buty, rękawice i naramienniki. Do tego dochodzi pas piekielnego kota, wymienny w kostce z sekretem Zoi. Do tego skupienie i pościągliwość z setu Bastionowoli, nadgarstki, czyli karwasze, owijacze jasności. Do tego amulet piekielnego ognia. I oczywiście Manticora i Bombardier. Jeżeli chodzi o kostkę, to świt, tak jak wcześniej mówiłem, sekret Zoi i jedność żywiołów. Taki setup wykorzystamy na pewno na gierki. W sezonie 9 to był najmocniejszy build, jeżeli chodzi o giery wysokie. Jeżeli chodzi o kamyki legendarne, to kamień pomsty Zea, do tego zmora uwięzionych i ezoteryczna alteracja. W hełmie diament i oczywiście w klatce i spodniach również diament. To co, zobaczymy, jak sobie secik radzi. Oczywiście jeżeli chodzi o skille, to podstawowe to jest ogień osłabiający, koncentracja, łucznictwo, czyli strzała odłamkowa, bomby odłamkowe. Jeżeli chodzi o kolejne skille, to wartownik, stacja polarna, kompan wilk, odskok, przewrót, zemsta, zaciekłość i oczywiście umiejętności pasywne, to rozeznanie inżyniera, granadier i osłabiające pułapki. Jeżeli chodzi o piątą pasywkę, to selekcja naturalna z amuletu pokorodnego. No to co, zróbmy może sobie gierka 80, tak na lajcie. Musimy pamiętać o wieżyczkach, żeby ich nie zabrakło. I sobie przechodzimy dalej, rozstawiamy wieżyczki i naparzamy. Im więcej tych mobków zbierzemy, tym lepiej. Nie możemy również zapomnieć o tym, aby nasz towarzysz miał odpowiedni EQ. Ja będę miał tylko chwilkę, żeby pokazać to. Na pewno Wam powiem, co będzie nam potrzebne. Przede wszystkim pierścień Oculusa. Dzięki niemu na obszarze pojawi nam się okrąg, który jeżeli wejdziemy, to dostaniemy wzmocnienie naszych podstawowych ataków. Co diametralnie nam boostuje zadawane obrażenia. Do tego sprzyda nam się relikt dla Templariusza, który będzie powodował to, że on utrzyma się przy życiu cały czas. Czyli w wyposażeniu, jeżeli będziemy mieli taki relikt dla Templariusza, on daje to, że twój towarzysz nie może zginąć. To jest bardzo pomocne, potrzebne. Ze względu na to, że jeżeli wybierzemy takie skille dla Templariusza, będzie nas on w jakiś tam sposób wspierał. To
tyle, jeżeli chodzi o templariusza. Tam dodatkowe rzeczy są również potrzebne, ale może nie dają aż takich, że tak powiem, rzeczy, które są nam bardzo potrzebne. Także musimy pamiętać, żeby w ten krąg wchodzić. Wtedy te nutki szybciej giną. Na pewno to jest bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o walkę z bossami. Dobra, jesteśmy na kolejnej mapce. Nie wiem dlaczego, ale coś Bacenet ścina mi dalej. Może dużo osób gra, nie wiem, nie mam pojęcia, chociaż na czacie niewiele się dzieje. Podejrzewam, że każdy sobie może wziął przerwę. Także pamiętamy, żeby rozstawiać wieżyczki i rzucać granatami. No i musimy niestety skupiać się na nienawiści, ze względu na to, że niestety, ale bardzo szybko nam ubywa. Także najważniejsze jest to, żeby w punktach, paragonach pamiętać o tym, żeby mieć maksimum na nienawiść, prędkość ruchu. No i ostatnim rzeczą, którą dodajemy, to mindset, czyli zręczność. Oczywiście jeżeli nam tam coś brakuje do przeżywalności, to możemy coś tam, jakieś punkty przeznaczyć na vital. To też nam pomoże. Ale najważniejsze to właśnie nienawiść, prędkość ruchu. I mindset. Również dość dyscyplina nam znika, także im często wykonujemy przewrót, to po pewnym czasie nam się skończy i będziemy musieli paść, bo nie będziemy mieli jak uniknąć ataku, więc też nie za ciekawie. Przejdźmy dalej. Kanały niestety. Nie, to jest... O, tarczy się nam sprzyda. To też możemy z tarczą się wszędzie w środek i nawalać. Pada to bardzo szybko.
No i rozkładamy się i pompujemy ile wlezie. No. Nie ma w tym nic trudnego. Także jeżeli chodzi o dehacza, to Sedna Start bardzo dobry dostał. Nie będzie trzeba się jakoś specjalnie szukać innego setu. Można tym robić gierki wysokie. Natomiast no będzie lepszy setup dla niego Shadow Empire, który bardzo dobrze się party będzie sprawdzał. Tam dosłownie bossy klękają bardzo szybko. Tu niestety, jeżeli mamy tylko jednego przeciwnika, jeżeli chodzi o bossa, to nawalanie tymi bombami jest długie. O. Chwila nieuwagi. I bardziej pięknie wyczyszczona. Dobra, coś sobie wzmocnimy na pewno. Nie będzie to. O, ciekawe rzeczy mi dropły, więc sobie sprawdzimy. Co to mamy ciekawego? Liczyłem, że może jakaś primalka, ale niestety nie tym razem. Natomiast no, z primalek to mam jęczący żywiciel i wzlot Halcyona. Także fajnie, fajnie. Dobra, to był Cluster Bomb Marauders pod gierki. Oczywiście mistrzostwo, tak jak powiedziałem, maksimum nienawiści, szybkość ruchu, witalność, no jeżeli nam coś tam brakowało, no ale głównie zręczność. Jeżeli chodzi o atak, to szansa na trafienia krytyczne, obrażenia od trafi krytycznych, redukcja odnowienia i szybkość ataku. W obronie odporność na wszystko, życie, pancerz, regeneracja życia. Jeżeli chodzi o użytkowe, to redukcja kosztów zasobu, obrażenia obszarowe, punkty życia przy trafieniu, znajdowanie złota. Skille pokazałem. Kostkę również pokazuję. Dobra. No to zapraszam Was na dalszą część odcinka. I oczywiście setup pod speed, speed rift, speed zadania, zlecenia i wszystko co związane z szybkością, czyli też szukanie goblinów. 6-6-ciowy set Marudera, do tego amulet piekielnego ognia,
oczywiście Carwasze Nemesis, plecak Bombardiera, refleksyjny łuk Younga, no i na wyposażeniu pas Sekrety Zoli. Jeżeli chodzi o pierścienie, to skupienie i powściągliwość. Legendarne kamienie to kamień pomsty Zej, z Mora Uwięzionych oraz skarb zbieracza. Kosteczka, wyposażenie kosteczki to świt, warzech chińskie, ochronne karwasze i opaska chciwości. Jeżeli chodzi o skille, to ogniej osłaniający koncentracja, wieloszczał arsenal, zemsta zaciekłość, kampan wilk, odskok przewrót, wartownik wieżyczka ogniowa, przewaga taktyczna, inżynieria, balistyka, pewny strzał i piąta pasywka, selekcja naturalna. Dobra, skoczmy sobie szybko na jakiegoś rifta. Zobaczmy, jak on się spisuje. Stawiamy wieżyczki i lecimy dalej. No, to nie jest ten typowy multi shot, który kosi super, ale jeżeli chodzi o gierki, to bardzo przyjemnie siada wszystko. Parę serii, wszystko pada. Tylko niestety, no też nie na wyjść, może nie tak szybko schodzi, ale schodzi. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby stać od tych mobków stosunkowo dalej,
Gdyby to był standardowy multishot, to jeszcze szybciej to działa, ale to nie pod ten set. Weźmy tu głębiej. Bardzo przyjemnie. Nie widzę, co się dzieje. Strasznie się coś z tym batlenetem podziało, może coś robią, nie wiem, ale mi tak tnie. Gierki to ja sam mogę zapomnieć, żeby robić jakiekolwiek. Oczywiście ten setup nie mam skonfigurowany jakoś, nie wiadomo jak dobrze. Dograłem całkiem innym setupem, więc... Ale jak widzicie... Lubię obszarówki i naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Skillami obszarowymi bardzo szybko można wykańczać co tylko mamy na drodze. Niszczyć wokoło dosłownie wszystko. Dobra, zobaczmy jeszcze co nam derpło. O, można by było zostawić. Chyba nawet nie mam tam. 1900, to jest słabe. Chociaż, dobra, zostawmy. Może kiedyś jakiś build będzie na tym. To będziemy coś testować. To sobie rozwalimy oczywiście. To wrzućmy gdzieś do broni. Chociaż nie wiem, czy mamy lepszego. 3000, 2600, no pewnie, że mamy lepsze. Można śmiało rozwalić. Dobra, to jeżeli chodzi o startowy build pod Marudera, który dostaniemy z daru. Tak się prezentują te dwie konfiguracje. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieć wsiąść wyżej, to niestety musimy przejść na inny secik, ale myślę, że do zdobycia dość szybko, więc nie ma z tym problemów. Natomiast jeżeli by się ktoś opierał na ruderze na początku i chciał wbijać wyższe levele, no to jak najbardziej polecam te dwie konfiguracje.
Dobra, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Zostawcie łapkę koniecznie, zasubskrybujcie mój kanał. Brakuje mi obecnie 22 subskrypcji, żeby nadać nazwę kanału jako link, w sensie, żeby można było go łatwo wyszukać. Dzięki serdeczne, ja się z Wami żegnam.